Witajcie, Rafał z tej strony. Wiele osób pytało mnie o różnicę i którego drona kupić, czy Mini 2, czy R1. R1 już ma około 3 lat, ale nadal jego cechy są naprawdę bardzo mocne. Natomiast Mini 2 jest to premiera, wiadomo, ma też bardzo mocne cechy, ale też i ograniczenia. Dzisiaj omówię te poszczególne cechy, bo mam, to są moje dwa drony i omówię Wam, co mi się sprawdziło, co nie, co mi się podoba w nich i tak dalej. I na końcu powiem, którego bym wybrał, także zapraszam Was do oglądania i przechodzimy dalej. Słuchajcie, patrząc na R1, to co mi się w nim bardzo podoba, to jest funkcjonalność czujniki, sam design, czyli projekt, kształt. Ma czujniki z przodu, z tyłu, ujęcia w 4K w 30 klatkach na sekundę. Ma inteligentne tryby lotu, między innymi ma Active Track. Pod tym względem jest bardzo mocny, ma też APAS, czyli omija przeszkody, jeżeli go odpowiednio ustawimy. Ma aplikację DJI GO 4, to jest jego wielka zaleta, bo można tam ustawiać na przykład styl zdjęciowy, czyli ostrość, saturację, czyli nasycenie kolorów, a także kontrast. Ma wbudowaną pamięć 8 GB i z tego co pamiętam jeszcze, oczywiście czujniki też z tyłu. Śmigła, które tutaj zastosowałem, to są śmigła amerykańskie Master Air Screw. Dodatkowo ta konstrukcja jest dość mocna i waży 430 gramów, czyli wiatr już nie robi z nim faktycznie tego, co chce. Bardzo ładnie się składa ten dron, bo jak popatrzycie, składa się fantastycznie i jest bardzo praktycznie. Właściwie nie odczuwa się różnicy pomiędzy Mini a RM, jeżeli chodzi o gabaryty. Jedyne, co może przeszkadzać trochę, to te śmigła, które mamy tutaj odstające. One nie są składane, natomiast sam dron jest naprawdę funkcjonalnie bardzo dobry i uważam, że on jest też mocniejszy pod kątem konstrukcyjnym, jeżeli chodzi o upadki, crashe, takie rzeczy, to faktycznie Mavic Air bardzo dobrze się sprawdza. Mamy tutaj w nim też możliwość oczywiście wykonywania zdjęć w formacie RAW, czyli RAW popularnym. Ujęcia w 4K, tak jak mówiłem, w 30 klatkach na sekundę, to jest jego max. Ma też panoramy, sferyczna panorama. Jeżeli chodzi o bitrate, ma 100, także zbliżona wartość do Mini 2. I funkcjonalnie ten dron naprawdę dobrze jest zrobiony, uważam, że jest w porządku, pięknie zaprojektowany i wyróżnia się zdecydowanie z całej linii tych szarych Mavików. Natomiast ma też swoje niestety ograniczenia. Trzy rzeczy, które go ograniczają, to po pierwsze słabszy zasięg, bo ten zasięg jest w granicach 300-400 metrów, realny zasięg. Jest to tak zwany Extended Wi-Fi, czyli to nie jest OcuSync. Ale patrząc na zasięg, możemy go polepszyć poprzez to, że jest tutaj aplikacja DJI GO 4, czyli jesteśmy w stanie zastosować również aplikację równolegle Flutter i fake GPS zapodać mu, dzięki temu jesteśmy w stanie przełączyć go na FCC i uzyskać bardziej stabilny zasięg, mocniejszy zasięg tutaj. Jego drugą wadą jest niestety to, że dość hałasuje, ten dźwięk jest bardzo upierdliwy. Jeżeli ludzie Was mijają, chcecie latać w pobliżu ludzi, to faktycznie dźwięk Mavic Air jest bardzo upierdliwy. Z tego względu ja też zwróciłem się do firmy Master Air Screw i przysłali mi dwa komplety śmigieł, które mają niższy ton i taki bardziej znośny dla ucha. I trzecia rzecz, która jest słabsza od linii Mini, to na pewno czas lotu, bo tutaj czas lotu mamy około 20 metrów. Natomiast to, co jeszcze jest zaletą, to na pewno fakt, że pod kątem filmowym i zdjęciowym, ja bym powiedział, że on może być nawet trochę lepszy. Ma też oprócz tego profilu zwykłego, ma też profil pseudopłaski, D-Cine-like, gdzie możemy w postprodukcji więcej szczegółów wydobyć i większy zakres dynamiczny osiągnąć. Ogólnie ten dron jest w porządku, trzeba do niego dokupić więcej akumulatorków, żeby mieć tak 3 do 5 najlepiej, śmigła plus zasięg i wtedy jesteście jak najbardziej zadowoleni. Jego zaletą jest cena, która w tej chwili oscyluje w granicach 2-2,5 tysiąca złotych. Ten dron ma już, ten model ma 3 lata, ale nadal jest naprawdę bardzo funkcjonalny i świetny pod kątem niezawodności. Patrząc na Mini i jego cechy, te nowe, które weszły z dwójką, to na pewno długi czas lotu i to, że ma OcuSync, to są jego oczywiście 4K w 30 klatkach,
podobnie jak R, ale to, co go wyróżnia na tle R-a, to na pewno jest dłuższy czas lotu i mocniejszy zasięg w postaci transmisji OQ-Sync. To są te zalety. Oczywiście to, że waży 249 gramów, czyli łapie się w wielu krajach. Unikamy rejestracji i nie tylko rejestracji, ale dodatkowych formalności, na przykład zrobienia licencji, tak jak jest powiedzmy w krajach typu Kanada, więc w wielu krajach można nim latać bez pozwolenia czy bez rejestrowania, jest traktowany jako zabawka. Nowych cech to na pewno Quick Transfer, który umożliwia nam bezpośrednie pobieranie zdjęć i filmów na urządzenie mobilne. To jest świetna cecha i faktycznie ma tutaj już ten klawisz Quick Transfer Button. Jego zaletą jest też fakt, że ma złącze USB typu C i można go ładować w podróży. Pomiędzy lotami można go naładować podczas wycieczki, na przykład z powerbanka. To jest genialne w nim i to jest jeden z nielicznych dronów, gdzie możemy go ładować właśnie poza siecią elektryczną. Genialna rzecz. Na pewno taką cechą dla początkujących główną jest fakt, że on jest prosty w obsłudze. Aplikacja DJI Fly, która z nim współpracuje, też jest dość prosta i pod tym względem na pewno ten dron jest stworzony dla takich szybkich produkcji. Bardziej social media, szybsze produkcje i też szybsze efekty, które można uzyskać niemal natychmiast i podzielić się nimi w mediach społecznościowych. Jeżeli chcecie coś więcej, to na pewno R1. Wady tego drona to na pewno fakt, że to jest nowa konstrukcja, są kłopoty z IMU. Tutaj mamy pojedynczy kompas i pojedyncze IMU. Chłodzenie też przebiega w sposób opływowy. Tutaj nie mamy wentylatora, tak jak w Mavicu R. No i też na pewno jego wadą jest fakt, że nie ma czujników ani z przodu, ani z tyłu. Ma tylko sensor wspomagający lądowanie i start na dole, tak zwany Visual Positioning System. I też wiadomo, jest mniej odporny na wiatr niż dron, który waży 430 gramów. Te silniki i ramiona tutaj są wzmocnione, ale mimo wszystko jest to nadal konstrukcja mała, lekka, która nie nadaje się do dłuższych lotów i do mocniejszego wiatru. I kolejna sprawa, o której chciałem powiedzieć, to nie mamy tutaj inteligentnych trybów lotu, nie mamy tutaj Point of Interest, nie mamy tutaj Active Track, nie mamy tutaj Tap Fly w porównaniu do Era i to faktycznie funkcjonalnie dosyć mocno boli, bo tego typu drony są w stanie znudzić się Wam po 3-4 miesiącach. W przypadku Mavica Air już można wykorzystać dużo większy jego potencjał i właśnie wykonać szereg ciekawszych rzeczy, szereg misji, dlatego że on jest uzbrojony już w aplikację DJI GO 4, ma możliwość też rozszerzeń i uważam, że pod tym kątem jest na pewno lepszy. No i teraz rodzi się pytanie, słuchajcie, którego drona wybrać? Jaki model ja bym wybrał i jaki model dla początkujących? Jeżeli masz mało czasu, nie chcesz się grzebać, poznawać i tylko wakacyjnie, weekendowo, na pewno dwójka, Mini 2. Jeżeli chcesz z czegoś więcej, na przykład lepsze foty, ustawiać sobie rzeczy w postprodukcji, czy faktycznie regulować kontrast, nasycenie, ostrość i pobawić się trochę na przykład w exponential curve, czyli w ustawienia jego właściwości, konfigurację jego podczas lotu, to na pewno R1. I ja bym wybrał na moim etapie, jak gdybym miał kasę tylko na jednego drona, wybrałbym R1. Części są bardziej dostępne, jest to starszy model, można bardziej integrować. Te nowe modele DJI bardzo też ogranicza serwisowo. Pamiętajcie, tutaj mamy mniejszy dostęp do części zamiennych, płyty głównej nie dostaniemy między innymi itd., itd. A tutaj części są tańsze, bardziej powszechne i faktycznie ten dron, pomimo że ma już 3 lata, jest ciekawszy. Także ja bym wybrał R1. Napiszcie bardzo proszę w komentarzach, jaka jest Wasza opinia, jakie są Wasze przemyślenia. Jeżeli ktoś latał tymi dwoma dronami, to proszę też Was o opinię. No i co? Widzimy się w kolejnych epizodach. Pamiętajcie, że ten kanał można też wspierać. Można korzystać z bezpłatnych materiałów, które umieszczam zwykle pod filmem. Można wspierać go na Patronite, ale też korzystać z platformy edukacyjnej Drone Bootcamp, gdzie przygotowałem opracowania nie tylko produktowe do każdego z tych modeli, ale przygotowałem też tematyczne warsztaty, na przykład fotografia, filmowanie, zarabianie dronem i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Cześć!